Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan wczoraj oglądał rozmowę z premierem, wicepremierem Glińskim w telewizji publicznej, który w bardzo ostrych słowach skrytykował i telewizję, i Wiadomości. Szczególnie mówił o tym, że ktoś tutaj oszalał, o domu wariatów. Wszystko to w kontekście materiałów, które ukazywały się w Wiadomościach i dotyczyły przepływu pieniędzy publicznych do fundacji i do stowarzyszeń pozarządowych. Jak pan odebrał te słowa wicepremiera Glińskiego? No jeżeli chodzi o samą ocenę tego, co zrobiły Wiadomości, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to zgadzam się z panem premierem Glińskim. Tak, to ktoś zwariował. To rzeczywiście wyglądało tak, jakby było celowe polityczne zlecenie. Natomiast dziwne jest to, że pan premier Gliński nie reagował, a przecież jest ministrem niejako resortowym dla telewizji polskiej. Ale premier Gliński już w piątek przepraszał. No tak, ale wcześniej nie reagował, jeżeli wtedy, gdy Wiadomości robiły te materiały w ten sposób, że atakowały córkę pana prezydenta Komorowskiego, córkę pana prezesa Rzeplińskiego, a nie dotykały bezpośrednio jego rodziny. Teraz nagle zmienił zdanie. No, lepiej późno niż wcale. Dobrze, że zmienił to zdanie. Widać, że ta propaganda, która jest w telewizji, może być także bardzo, bardzo niesprawiedliwa, nieuczciwa wobec wysokich dygnitarzy aktualnej władzy. Czyli wtedy że oni się budzą. Tak? Czyli państwo są teraz zadowoleni, ponieważ premier Gliński, że tak powiem, stanął w jednym szeregu z opozycją. Nie, to nie jest problem zadowolenia. To jest problem nazwania po imieniu tego, co od wielu miesięcy robią Wiadomości. Pan Gliński, pan premier Gliński nazwał to po imieniu. Natomiast problem nie jest w tym, żeby pan profesor Gliński nazywał to po imieniu, tylko jako minister odpowiedzialny za kulturę, aby reagował. To jeden z jego wiceministrów, pan minister Czabański, bezpośrednio nadzoruje telewizję publiczną, teraz nazywaną narodową, więc są możliwości reagowania na to. No przecież chyba nikt z nas nie wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość ręcznie nie steruje telewizją. Jeśli chodzi o temat, bo pan poseł przyjął od razu tę tezę, którą też postawił wicepremier Gliński, że mamy tutaj do czynienia wyłącznie z nagonką i z atakiem na organizacje pozarządowe, ale jednak kwestia przepływu pieniędzy publicznych do organizacji pozarządowych, to jest naturalny przedmiot badania również przez media, prawda? Dlaczego się tym nie zajmować? Jeśli jest faktem, że w wielu tych fundacjach czy stowarzyszeniach zasiadają ważne osoby powiązane z życiem politycznym, to też jest to chyba temat, czy nie? To, że środki publiczne wydawane na jakiekolwiek fundacje, organizacje pozarządowe powinny być kontrolowane, to chyba nie podlega żadnej dyskusji. To myślę, że każdy... No to Wiadomości też mają prawo to robić. Tak, ale sposób robienia tych materiałów przez Wiadomości jest skandaliczny. Jeżeli jedynym zarzutem jest to, że ktoś jest, że córka prezydenta Komorowskiego czy córka prezesa Rzeplińskiego zasiada w jakiejś fundacji. Nie sprawdza się, na co te środki są wydawane. Nie sprawdza się, jak długo jest w tej fundacji. Nie sprawdza się, jaką dobrą robotę ta fundacja robi. Tylko po prostu bierze się taką polityczną pałkę i okłada się dzieci znanych postaci, które sytuują się po drugiej stronie sceny politycznej. To jest po prostu nie fair. I to należy nazywać po imieniu. Jeżeli dołożymy do tego to, że ten ostrzał artyleryjski, który zrobiły Wiadomości, był tak naprawdę wstępem do tego, co chce zrobić Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o upartyjnienie dotacji dla organizacji pozarządowych, no to widać, że to jest bardzo skomasowane polityczne działanie i na to nie może być zgody. Telewizja ma być publiczna, a nie partyjna. A to nie jest tak, że organizacje pozarządowe i niektóre fundacje stały się przez swoje właśnie powiązania również elementem życia politycznego w tym sensie i partyjnego już teraz tak naprawdę? Ale ja nie widzę, żeby panie, które były bardzo atakowane w Wiadomościach, chciały być politycy. Zostawmy na boku, panie. Mówimy jednak o pewnym systemowym problemie, który jednak chyba istnieje. Jeśli pan poseł słyszy na przykład, nie wiem, Sławomira Sierakowskiego, prawda, szefa krytyki politycznej, czyli ważnego środowiska lewicowego, który mówi, że 90% jego środków pochodzi z zagranicy, to sądzi pan, że to jest normalne? Czy jednak wymaga jakiegoś zainteresowania ze strony właśnie, nazwijmy to, państwa? Sądzę, że jest normalne, że organizacje pozarządowe finansowane są w ramach transparentnych konkursów. Ale jeśli te organizacje pozarządowe są czynnymi podmiotami gry politycznej, ideologicznej, czy to też jest normalne, że mają pieniądze z... To ja nie znam. Jeżeli chodzi o takie czynne zaangażowanie ideologiczne, to raczej bym szukał tego zaangażowania po drugiej stronie.
stronie. Proszę zwrócić uwagę, jak wielkie środki idą teraz do uczelni Tadeusza Rydzyka chociażby, do różnego rodzaju podmiotów związanych z Prawem i Sprawiedliwością, na zasadzie kompletnie bezkonkursowej. Ja zadam takie pytanie, czy jeśli mamy jakąś organizację czy stowarzyszenie zajmujące się jednak czynnie, powiedzmy, sprawami politycznymi, które dostaje swoje środki w większości, jak samo twierdzi, z zagranicy, czy to jest normalna rzecz? Czy panu to nie przeszkadza? Czy to nie jest forma wtedy... Jeżeli to finansowanie jest transparentne, odbywa się na zasadach konkursowych, bądź jest w pełni wykazywane, jest zgodne ze statutem działalności danej organizacji, oczywiście, że nie. Przeszkadza mi natomiast to, gdy organizacje pozarządowe dostają pieniądze poza jakimikolwiek konkursami, gdy okazuje się nagle, że władza przychodzi i mówi tak, to jest organizacja dobra pozarządowa, to jest organizacja zła pozarządowa. Tej będziemy dawać z założenia, bo ona jest świetna, tej będziemy dawać... Czyli jasność kryteriów powinna tutaj dominować. Taka sama. To są w 90% to są pieniądze publiczne. Pieniądze publiczne muszą być wydatkowane transparentnie, a to tak samo jak telewizja publiczna powinna robić rzetelne materiały. Co do zasad się pewnie wszyscy zgadzają. No natomiast oczywiście różnica dotyczy potem oceny. Jestem wnikliwym obserwatorem życia politycznego, także tego, co dzieje się w mediach. No przecież chyba wszyscy widzimy, że to, co robią Wiadomości. Nie mówię tutaj tylko o tym, co się działo w kontekście organizacji pozarządowych, no ale to jest propaganda z poprzedniej epoki. Proszę zwrócić uwagę na jeden paradoks, że chyba pierwszy raz od wielu lat mamy taką sytuację, że jeżeli prominentny polityk obozu rządzącego skrytykował telewizję, to się nagle robi, ojej, co się stało? No to znaczy, w jak chorym kraju teraz żyjemy. Ale panie pośle, prawda jest taka, że to nie jest zwykła krytyka, tylko to jest bardzo ostra krytyka i to nie zrobił tylko polityk obozu rządzącego, ale wicepremier, jak pan sam pan powiedział, w jakiejś mierze odpowiedzialny za to, co się za część kulturalną, więc nic dziwnego, że to wzbudziło takie zainteresowanie. Panie redaktorze, ale proszę popatrzeć, jakie są komentarze od rana w mediach. Proszę popatrzeć, jak komentują to także pana koledzy. Przecież pojawiają się już publicznie pytania, czy Gliński odejdzie z rządu, czy jeżeli na zasadzie takiej, jeżeli normalna krytyka, mocna, ale też zasługiwała, to co się działo zasługuje na mocną krytykę, ale jeżeli normalna krytyka jest powodem do spekulacji, że wicepremier polskiego rządu zostanie zdymisjonowany, no to znaczy, że z tą demokracją made in Prawo i Sprawiedliwość nie jest najlepiej. To nie jest też tak najgorzej, bo jeśli popatrzeć na to z drugiej strony, na właśnie zadowolenie i radość opozycji z tego, co powiedział pan wicepremier, to nic dziwnego, że takie pytania się pojawiają. To nie, raz jeszcze no chyba, że pan powie, że pan jest smutny. Ubolewa pan poseł nad tym, co powiedział. Smutny jestem z tego, w jakiej kondycji jest telewizja publiczna. Tak, z tego jestem smutny. Natomiast cały czas jeszcze zwracam na jedną rzecz uwagę, że pan profesor Gliński powiedział też w bardzo określonym momencie. To znaczy, jako ważna osoba w tym rządzie, nie przeszkadzało mu to, jak wyglądają media publiczne do momentu, kiedy sam nie został zaatakowany. Więc widać, że tutaj też nie ma czystych intencji od strony pana profesora Glińskiego. Ale akurat w tej konkretnej sprawie ja cieszę się, że pan profesor Gliński potrafi wyjść z błędu, błądzi się rzeczą ludzką. I żyjemy w państwie, w którym pan się może cieszyć, a premier Gliński może mówić to, co powiedział. No to zobacz, to za chwilę zobaczymy, czy pan prezes Kaczyński nie... Mówić może na pewno. Platforma Obywatelska powołała swój gabinet cieni. W zeszłym tygodniu było się pierwsze spotkanie poświęcone zdrowiu. Czy to ma w ogóle sens, mówię o gabinecie cieni? Ponieważ przecież wszystkie sondaże wskazują na to, że państwo nie mają szansy, na razie przynajmniej, nic na to nie wskazuje, na samodzielne rządy. Tymczasem państwo powołali ten gabinet cieni tak, jakby byli jedyną realną siłą opozycyjną. Ciężko tworzyć koalicję w opozycji, w tym sensie, żeby... Ale można wcześniej spróbować się porozumieć na przykład i... No tak, ale każda partia opozycyjna szuka swojego pomysłu na bycie dobrą, konstruktywną opozycją. W dojrzałych demokracjach gabinet cieni jest czymś jak najbardziej normalnym, zwłaszcza jak ma służyć realnej krytyce rządzących i przedstawieniu realnej alternatywy. Tak, co mamy właśnie robić. I uważam, że jest to najlepszy sposób pokazywania tego, że w Polsce może być inaczej, że po rządach Prawa i Sprawiedliwości przyjdzie jeszcze czas normalności i te wszystkie złe reformy, które wprowadził PiS, zostaną odwrócone. Gabinet cieni to będzie dobra, ciężka, merytoryczna praca, z której na pewno będziemy korzystali niezależnie od tego,
jaka będzie konstelacja polityczna po wyborach. Pan powiedział, że oczywiście teraz nie mamy szans na samodzielne rządzenie, ale znaczy nie sobie... tyle ja powiedziałem, ile tak wynika z sondaży. No tak, ale to oczywiście skrót mojej wypowiedzi, ale proszę sobie przypomnieć, te kilka lat temu też nikt by chyba nie powiedział, że Jarosław Kaczyński będzie miał samodzielną większość. Raczej wszyscy mówili, że po 9 przegranych wyborach już jego kariera polityczna jest zakończona. A tutaj zmiana. Państwo podążają śladem Jarosława Kaczyńskiego. Nie, ja buduję analogię do tego, że co będzie za 3 lata? Za 3 lata pewnie wybory, tego nikt z nas nie jest w stanie określić, a skala degrengolady państwa, jaką funduje Polsce Prawo i Sprawiedliwość, jest tak duża, że można zakładać, że partie opozycyjne kolejne wybory po prostu wygrają. Największą partią opozycyjną jest Platforma Obywatelska, stąd musi być dobrze przygotowana do momentu, kiedy obejmie władzę w Polsce. No ale Nowoczesna twierdzi, że jest tak naprawdę w tej chwili największą partią opozycyjną i część sondaży na pewno to pokazuje. Matematyka to jest taka nauka, która... bywa ścisła. Jest ścisła i prosto porównać liczby, prosto porównać liczbę posłów Platformy Obywatelskiej z liczbą posłów Nowoczesnej, liczbę europarlamentarzystów, marszałków województw, samorządowców. To naprawdę nie jest bardzo skomplikowane. Największą partią opozycyjną jest Platforma Obywatelska. A to, że Nowoczesna ma takie tendencje, żeby raz na jakiś czas okrzyknąć się liderem opozycji, bo poprzejawia sobie tym humor, no to... Ale na razie jednak, jeśli popatrzymy na tak zwane przepływy osobowe, a to jest też istotny element dotyczący tego, jak politycy postrzegają swoją przyszłość, to one następowały z Platformy do Nowoczesnej. No, mówi pan konkretnie o dwóch posłach, którzy odeszli z Platformy Obywatelskiej, natomiast klub Platformy nadal liczy. No tak liczę. Nie, arytmetycznie to ja wiem, że państwo są więcej niż Nowoczesna. Więc ta dwójka posłów naprawdę niczego nie zmienia. A możliwości realnej polityki daje silny klub parlamentarny, daje możliwość pracy z samorządami. To ma Platforma Obywatelska, tego nie ma Nowoczesna. I żeby nie wiem ile spotów nagrał pan Ryszard Petru, no to tego faktu po prostu nie zmieni. Natomiast jak będzie wyglądała sytuacja za 3 lata? Zobaczymy. Ja jestem głęboko przekonany, że Platforma Obywatelska będzie szybko zyskiwać w sondażach i to Platforma Obywatelska będzie partią, która będzie realną alternatywą dla... No właśnie, bo może po prostu ten gabinet cieni to jest tyleż gabinet cieni powołany w stosunku do gabinetu obecnie rządzącego, ile to jest gabinet cieni powołany po to, żeby osłabić pozycję Nowoczesnej. No, to już by była taka... Nie, to byłaby gra polityczna, którą rozumiem, że państwo uprawiają. Oczywiście, że partie opozycyjne też konkurują ze sobą. Natomiast naszym przeciwnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość. Jest tak zwana dobra zmiana, czy podła zmiana, jak niektórzy mówią. I to, co dzieje się chociażby w mediach publicznych, o tym, co robiliśmy, to dzieje się w obszarze Trybunału Konstytucyjnego Polskiego Sądownictwa. My chcemy pokazywać, że jest inny sposób budowania państwa, niż proponuje to Prawo i Sprawiedliwość. My chcemy pokazywać, że że Platforma Obywatelska będzie realną alternatywą i że będzie przygotowana do tego, jak przyjdzie znowu wziąć odpowiedzialność za państwo. Będziemy mieli konkretne ustawy, będziemy wiedzieli, co zmieniać. Czy się to państwu uda, czy się nie uda, to o tym się oczywiście przekonamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głęboko wierzę, że nam się uda. Moim gościem był Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję.